kolejny projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok. Paragraf pierwszy. Rozdziela się środki finansowe w wysokości 552 tysięcy złotych na niżej podane zadania. Nazwa zadania. Badania profilaktyczne, program szczepień przeciw grypie 15 tysięcy. Punkt drugi. Dzień seniora 4 tysiące. 3. Spotkanie integracyjne wigilijne dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym organizowane w ramach projektu socjalnego 3 tysiące złotych. Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla rodzin, dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie dzielnicy 5 Pogorza 8 tysięcy złotych. 5. Sfinansowanie kosztów ogrzewania dla mieszkańców 95 Krobocza potrzebujących pomocy 8 tysięcy złotych. 6. Wymiana dwóch sztuk w sala w drugiej grupie oraz wymalowanie czterech sal bawialno-sypialnych żłobek nr 2 ulica Piastowska 47 10 tysięcy złotych. 7. Wykonanie wentylacji do pomieszczeń szatni dzieci, personelu, jadalni, sypialni oraz kontynuacja wymiany okien balkonowych w sypialni pierwszej grupy, żłobek nr 18, ulica Mazowiecka 30 lat, 14 tysięcy złotych. 8. Interdyscyplinarny projekt spotkanie ze sztuką 60+, charakter społeczno-edukacyjny, 5 tysięcy złotych. 9. Konkurs Piknotka Kowalcza, 3300 złotych. 10. Budki lękowe, karniki i poidełka dla ptaków, 2000 złotych. 11. Tabliczki edukacyjne do drzew i trzew w parku Jordana 2000 zł. 12. Doposażenie ogródków jordanowskich, założenie rabat kwiatowych, zieleńców z zaopatrzeniem, montaż elementów małej architektury do wskazań dzielnicy 12 200 zł. 13. Dofinansowanie projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dzielnicy 5 Krowocza 1600 zł. 14. Gra terenowa i wpisanie do archiwum ofiar zbrodni Dzień Pamięci 3,5 tysiąca złotych. Dofinansowanie wpisania osób do bazy danych wirtualnego archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie w latach 1939-1945 5 tysięcy złotych. 16. Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi do twierdzy gimnazjum nr 16 18 tysięcy złotych. Punkt 17. Gimnazjum nr 16 ulica Konarskiego. Dofinansowanie inicjatywy mocy bez przemocy 4 tysiące złotych. 18. Wymiana kasetonów w suficie oraz czworga drzwi w przedszkole nr 13 ulica Budynka 2 5 tysięcy złotych. 19. Organizacja konkursów zespołu szkół specjalnych nr 4 ulica Zakątek 2 3 500 zł. 20. Konkurs pięknego słowa Mój Kraków 2000 zł. 21. Organizacja Olimpiady Pływackiej 1000 zł. 22. Prowoderski turniej koszykówki dla gimnazjów i szkół podstawowych, zakup nagród i organizacja 2000 zł. 23. Prowoderski turniej piłki nożnej, zakup nagród i organizacja 2000 zł. 24. Organizacja wymiany uczniowskiej w ramach współpracy ze szkołami włoskimi 3000 zł. Organizacja wymiany uczniowskiej w ramach współpracy ze szkołami lwowskimi 3000 zł. Wymiana posadzek w dwóch salach lekcyjnych 7000 zł. Dofinansowanie projektów Uczeń Obywatel 1000 zł. Komunikacja z mieszkańcami, redakcja gazetki 13 tysięcy złotych. Komunikacja z mieszkańcami, prowadzenie strony internetowej 4000 zł. Komunikacja z mieszkańcami, dróg gazetki 30 tysięcy złotych. Remont chodników według wskazań dzielnicy 299 tysięcy 900 zł. Zorganizowanie wystawy plenerowej towarzyszącej Dniu Pamięci Ofiar Gestapo 2500 zł. Krowoderska Biblioteka Główna, uzupełnienie księgozbioru 5 tysięcy zł. Krowoderska Biblioteka Główna, zakup audio książek 2000 zł. Klub Kultury Paleta, lato, akcja lato, warsztaty artystyczne, edukacyjne dla dzieci pozostających w mieście 2000 zł. Klub Kultury Paleta, akcja zima, warsztaty artystyczne, edukacyjne dla dzieci pozostających w mieście 2000 zł. Klub Kultury Paleta, warsztaty rodzinne, integracyjno-artystyczne, spotkania dla rodzin, 2000 zł. Krowoderski piknik rodzinny, 2000 zł.
Muzeum Historii Fotografii, zakup multimedialnego projektora 6 tysięcy złotych. Muzeum Historii Fotografii, zakup nagród na konkurs Jeden dzień z życia miasta i jego dzielnic 1000 zł. Organizacja i zakup nagród na konkurs fotograficzny 2500 zł. Zakup materiałów profilaktycznych, odblaski na akcję Bezpieczna droga do szkoły oraz akcje profilaktyczne w szkołach 1000 zł. Zakup nagród na konkursy i festyny, m.in. Prawo i My, Prawo, Ratownictwo, Bezpieczeństwo, Bezpieczny Przedszkola, realizowane przez Straż Miejską, 2500 zł. Zakup nagród na konkursy i festyny, imprezy organizowane na terenie dzielnicy Piotrów Dowodża w ramach akcji Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Dzień Dziecka, Mikołaj, realizowane przez Straż Miejską, 2200 zł. Poprawa bezpieczeństwa drogowego w składach dzielnicy 24 300 zł. Paragraf drugi, uchwała komisji przewodnicza. Bardzo proszę. Chciałem tylko dodać uwagę ze strony Komisji Edukacji. Po prostu nie zdążyliśmy przygotować tego uchwały, więc to jest taka propozycja, żeby z tych środków, co były przekazane komisji, które tutaj się zostały włączone jakby do punktu 31 remonty chodników według stanu dzielnicy, łącznie 28 tysięcy zabrać, czyli pozostałaby kwota w punkcie 31 271 900 zł i dopisać dwa zadania, numer 46-47. Pierwsze zadanie to jest kromodelski turniej tenisa dla uczniów szkół podstawowych, zimnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zakup nagród i organizacja, kwota 3000 zł. Oraz punkt 47. Remont sanitariatów przy sali gimnastycznej w zespole szkół ogólnokształtowych nr 51. Kwota 25 tysięcy zł. I to są dwa zadania, które mieszczą się w tej puli środków, które są przekazane komisji, które były przekazane komisji. A my jeszcze podczas obrad na poniedziałkowej komisji zdecydowaliśmy, że tak chcielibyśmy te środki rozpoznawać. Jeśli chodzi o turniej tenisa, to jest program pilotażowy, który chcielibyśmy sprawdzić w przyszłym roku, bo zawiązało się taka organizacja, która bardzo profesjonalnie podchodzi do turnieju tenisa i jest też dobry czas na zapakowanie tenisa, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy się przymierzyć do organizacji też turnieju tenisa w przyszłym roku dla naszych uczniów. A kwestia druga, czyli remont sanitariatów, jest związany z tym generalnym remontem, który będziemy brać pod uwagę przy dalszych uchwałach, jeśli chodzi o szkoły w naszej dzielnicy. I tutaj jest kwestia tego, że remontujemy gruntownie zespół szkół nr 51, to przy okazji wykończymy też sanitariaty, które są w stanie gimnastycznej. I tutaj jest jakby tak na dość z zajęcia gotowych. Także panie przewodniczący. Bardzo proszę. Bardzo proszę o tą poprawkę. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, moje pytanie, dlaczego? Jak wygląda ta sytuacja? To znaczy, czy pan przewodniczący jakby proponował przesunięcie tych środków do Komisji Edukacji? Z czego wynika taka propozycja? Czy te środki już czy jakby taka nieformalna decyzja o przesunięciu tych środków do edukacji zapadła wcześniej? Dlaczego dowiadujemy się o tym teraz? Chciałbym wyrazić swoje oburzenie tym. Mogę odpowiedzieć? Do końca ponad rozumiem pytanie, z tego względu, że mniej więcej były środki, które były przekazane na każdą komisję. I Komisji Edukacji przypadło w tytułu tych środków 100 tysięcy złotych. I my przygotowując zadania, które się mają mieścić w tą kwotę, przygotowaliśmy najpierw na 58 z doszczegółowieniem, że jeżeli, że przed sesją jeszcze podejmiemy, rozważymy inne zadania, w tym celu, żeby jeszcze tą pulę, którą nam przysługuje, skorzystać, a mieliśmy kilka po prostu wariantów do wyboru. Zdecydowaliśmy się wybrać właśnie takie, a nie inne zadanie i wykorzystaliśmy łącznie, jeśli dobrze liczę, 87 czy 88 tysięcy z tych 100, które nam przysługiwało i te 12 przekazaliśmy zgodnie z tym, że nie skazaliśmy już na właśnie Komisji Infrastruktury, więc i tak dorzuciliśmy się jakby do chodnicy. Natomiast potrzeby są bardzo duże. Tutaj tych działań, tych remontów w szkołach jest bardzo dużo. Jest tych różnego rodzaju warsztatów, turniejów sportowych dla dzieci bardzo dużo. Także jeden turniej tenisowy, powiedzmy, wiosny nie czyni, a można naprawdę... Na 3 tysiące złotych na chodnik nie czynią.
A 3000 zł. Bardzo proszę pana Radnymasa. Znaczy ja generalnie mam podobne spostrzeżenia, że tutaj dużo jest takich imprez, powiedzmy, jednorazowych. Bardzo dużo. I można by troszkę jednak przesunąć w kierunku tego, z czego mieszkańcy będą w sposób, obu mieszkańców będzie w sposób trwały korzystał. Ale pytanie, czy nie powinni o tym przynajmniej w pewnym zakresie, chociażby tych 10%, tak jak w dzielnicy pierwszej, decydować mieszkańcy? Czy już nie czas pomyśleć o ich budżecie partycypacyjnym, w którym chociażby 10% wydatków jest podejmowanych? My oczywiście przygotowalibyśmy propozycje na podstawie tych propozycji, które gdzieś, powiedzmy, dzięki naszej pracy i znajomości dzielnicy się wykuły i także zgłoszył mieszkańców. I wtedy to tutaj myślę, że powiedzmy nie byłby to spór pomiędzy komisjami, ale spór pomiędzy pewnymi ideami zgłoszonymi przez mieszkańców. I spór ten byłby rozstrzygnięty w demokratycznym głosowaniu. Może nie głosują wszyscy, ale w dzielnicy pierwszej zagłosowało 600 osób. To jednak jest bardzo dużo, na pewno więcej niż 21 osób. I bardziej demokratyczne w związku z tym. Wiąże też społeczność lokalną, znaczy daje też społeczności lokalnej pewne poczucie odpowiedzialności za sprawy dzielnicy, wiąże ze swoją dzielnicą i myślę, że to byłby taki kierunek, w którym dobrze było. Bardzo proszę. Ja właśnie chciałem odpowiedzieć a propos tego, że zagłosowało 600 osób, więc w dzielnicy, bo to było w dzielnicy pierwszej, a propos tego budżetu partycypacyjnego, dzielnica liczy około 34 tysięcy mieszkańców, zagłosowało 600, około 600 osób, wybrali ławki u Helclów, a samych pensjonariuszy Helclów jest chyba około 200 osób. Więc procentowo widać, jakie zainteresowanie mieszkańców dzielnicy było wybieraniem takich zadań, szczególnie, że były propozycje chodników, oświetlenia ogródków, ogródka Jordanowskiego, a zostały wybrane ławki u uchodźców. Ale poszły te osoby, które na tym zależało, bo ci osoby, które, te osoby, ale które nie poszły, to chciały cię zależeć. Odchodzimy od tematu. Proszę państwa, tutaj mamy, nawiązujemy do kwestii, którą rozpoczęliśmy, jakby z natury znacząco bardziej ogólnej i też jednocześnie bardzo, bardzo takiej, można powiedzieć, fundamentalnej. Myślę, że przy projekcie uchwały dotyczącej zadań priorytetowych, myślę, że jednak skupmy się na tym projekcie uchwały. A jeżeli będziemy rozmawiali na temat budżetu partycypacyjnego, to bym bardziej nakierował, żeby to zrobić w punkcie oświadczeń komunikatów, no bo to jest jakby to miejsce, gdzie możemy na ten temat konsultować. Także bardzo proszę co do uchwały. Bardzo proszę pan radny. Panie przewodniczący, punkt 16. Nie wiem, co jest pod tym ukryte. Punkt 16. Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi przy podwierni gimnazjum nr 2. 16. 18 tysięcy złotych. Daję słowo, że porządne drzwi, łącznie z zamkami, z futryną, z bolcami bocznymi, to kosztują 2 tysiące złotych do tej portierni na przykład. No a jeszcze 16 tysięcy złotych. Drzwi wejściowe. Ja może poproszę przewodniczącego. Bo to tutaj kosztuje. Tutaj ja jestem specjalistą, nie pracuję niestety w sklepie z drzwiami i nie prowadzę niestety nie wiem jakie są ceny. No to jest bardziej chodzi o obrony wejściowej też. To nie są programy wejścia. Może ja wyjaśnię. Bardzo proszę. To jest budynek zabytkowy. Te drzwi są zabytkowe. To są drzwi nienormalne, takie pojedyncze, tylko podwójne drzwi. Dębowe. No. Konserwator niestety się nie zgadza na żadne specjalne zamówienie. Na ekstra zamówienie muszą być drzwi zrobione. Ale 16. No, to jest dwoje drzwi, bo to są pierwsze i drugie drzwi. Także to jest dwoje drzwi w sumie po 8 tysięcy. Łącznie z systemem alarmowym, że to jest szkoła. Tak. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć, może państwo pamiętają, że myśmy na okna w tej szkole też spore środki przekazali i one były też dużo większe niż normalnie by to wynikało z tego, co otrzymują inne szkoły na ten właśnie ze względu na wymogi konserwatorskie. Tam muszą być okna skrzynkowe, drewniane,
nie mogą to być tak, takie, jak stosujemy w tych zwykłych szkołach, które mamy w swojej wieczy. Czy jeszcze pytania? Bardzo proszę, pani radna Kozień. Ja chciałam zapytać o punkt numer 4, ponieważ tutaj wydaje mi się, że trzeba by doszczegółowić. Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie dzielnicy Piątej Pobożej. Czy to dla wszystkich dzieci, czy dla dzieci z rodzin potrzebujących? Które są objęte, to proszę mi to odpowiedzieć. Bo to by trzeba było tutaj dopisać. Dla... To wynika, to wynika od realizatora, bo realizatorowi zadania jest MOPS. To oni muszą się, możemy robić to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. To nie, można dopisać, to nie przeszkadza. Natomiast no, na to jest dla najbiedniejszych mieszkańców. Te rodziny są objęte opieką MOPS-u i tam są pewne przepisy, które warunkują to, że oni mogą otrzymać taką pomoc. Dlatego jest tak napisane. Myślę, że to jest jasne. Pan Radny Tatara, bardzo proszę. Znaczy to bardziej takie do korekty. W punkcie 14 gra terenowa trzeba wykreślić wpisanie do ofiar zbrodni. Te 3,5 tysiąca to jest tylko i wyłącznie na tą grę terenową przygotowaną w ramach Dnia Pamięci. Czyli to jest pomówka, tak? Tak. Gra terenowa, tylko i wyłącznie, tak. I w punkcie 38 Krowoderski piknik rodzinny to realizator nie MDK, tylko Piór Paleta. Bardzo proszę, pan radny Filipek. Nie mam prośby o dwie poprawki co do treści punktu, czyli w punkcie 4 dotyczącym zakupu przyborów i podręczników szkolnych dla dzieci, które zamieszkują na terenie między 5. Proponuję dodać według ustawy o pomocy społecznej, czy według przepisów, żeby było jasne. I w punkcie 11 tabliczki edukacyjne do dzieci krzewów w parku, gdzie jest taka treść, w parku Jordana. Park Jordana jest parkiem zabytkowym, żeby nie było żadnych problemów z konserwatorem zabytków, że łatwiej byłoby tutaj w jakichś parkach dzielnicy Piątej Krowodzia, bo wtedy możemy umieścić tabliczki na przykład w Parku Krakowskim, Mynucie Królewskiej, Parku Apaulo, żeby się nie okazało potem w trakcie realizacji, że na przykład w Parku Jordana ze względów konserwatorskich tabliczki muszą mieć jakieś stosowne wymiary czy wygląd. To bardzo zaakceptowane. Nie? Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nigdy więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania poprawki pana Pawła Nowaka, czyli dołożenie punktu 46. Organizacja turnieju Tymisia Ziemnego dla uczniów szkół podstawowych na zakup 3 tysiące złotych w CMDK i remont sanitariatu przy sali gimnastycznej ZSOI 51-25 tysięcy złotych. Kto z Państwa jest za? Proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 18 głosach za, jednym przeciwnym. Jeden przeciwny i wstrzymujący. To bardzo proszę, głos przeciwny był jeden, tak? I wstrzymujące? Dwa. Trzy wstrzymujące. Trzy wstrzymujące. Czyli przy 16 głosach za, jednym przeciwnym i trzech wstrzymujących poprawka została przyjęta. I kolejna poprawka pana radnego Filipera, czyli w punkcie 4 dopisanie według ustawy o pomocy społecznej. To jest jeszcze na pewno lepiej przepisach, żeby nie było ustawy. W ustawie jest próg bardzo ważny, który to fakt eliminuje. Według przepisów? Tak, według przepisów. Może z zakresu. Według przepisów o pomocy społecznej, tak? Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.
Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 16 głosach za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących, ta poprawka została przyjęta. I kolejna w sprawie tabliczek edukacyjnych do drzew i krzewów w parku, parków w dzielnicy 5 Krowocza. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że ta poprawka została przyjęta jednogłośnie. Oczywiście, panie profesorze, w każdej chwili raz zapytać się moim rewanż, panu Wojtkowi, pana przewodnicząca. Bardzo dziękuję. My chyba odchodzimy, bo widzę, że demokracja długo trwa. Tak. A czyli na co nie mamy jeszcze na kolację. Tak. Ale bardzo miło zobaczyć, jak to działa kulturalnie. Dziękujemy za taką ocenę. I to jest książka z publikacją, proszę. Proszę. Mam nadzieję, że gramatyczna. Tak, bardzo, bardzo gramatycznie. Bardzo dziękuję. Jesteśmy zaszczyceni taką. Prośbę do pana profesora, ponieważ chcielibyśmy prosić o to, żeby zrobić wspólne zdjęcie. Bardzo proszę. Jest to możliwe? Tak. Bardzo się cieszę. My się tutaj mamy jakiś sprzęt fotograficzny. To jest coś, co nas jakby poziom naszej demokracji sprawdza. To jest taki projekt, który jest jakby zewnętrzny poza dzielnicą robiony. Że jesteśmy tutaj czujnym odbiorem. Natomiast bardzo prosimy. Tu może tak jak ja myślę, że jakoś się pomieścimy. Może mi przyda się jeszcze bardzo się pomieścić. Tak, co to nam jeszcze nie było. Z Państwa proszę, żeby to jeszcze i tak na przemian. Mali do przodu. Ojoj, musicie się bardzo tak bliżej. Troszkę ścisnąć. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Ściska widać. Tak, jeszcze jedno. Co najmniej jedno, bo zdjęcia musi wychodzić. Bardzo proszę. No, w wielu miejscach pewnie. Zaczyna się od pierwszych badania, powinno się z dużą ideą, później będzie się czwarty zakup jest małą ideą, to jest dobry mało, jakiś mało. To znaczy, że rozumiem, że ogólnie się nie zaczyna dużej. Dobrze, to robiłam nasze na punkt 12 raz to ogrodzenie jest bardzo. Czy poza interpunkcją i literówkami jeszcze jakieś szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zadań priorytetowych? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.